Szanowni Państwo, dziś w magazynie zachodnim Jarosław Sachajko z Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie Pośle, mam jakieś takie déjà vu, można by było powiedzieć. Unia znowu chce wprowadzić relokację, system relokacji w państwach Unii Europejskiej. No i właściwie to czuję się, jakbym przeniósł się trochę do 2015 roku. Co się stało, że ten temat nagle powrócił na unijną agendę? Panie doktorze, no kilka rzeczy. Po pierwsze, totalne fiasko polityki migracyjnej państw południa i Niemiec, bo to właściwie zaczęło się od Niemiec, którym brakowało tysiące rąk do pracy i oni zaprosili migrantów, licząc na to, że oni przybędą do Niemiec i rzucą się do pracy, a okazuje się, że przez 4 lata 60% z nich nie podjęło żadnej pracy. Więc to jest ta porażka. A druga porażka to jest państw południa, które nie spełniają traktatów, nie pilnują swoich granic, tak jak my to zrobiliśmy. My za własne pieniądze wybudowaliśmy zaporę na granicy z Białorusią, właśnie widząc to, że jest hybrydowa wojna, hybrydowy atak na naszą wschodnią granicę i wschodnią granicę Unii Europejskiej. No ale panie pośle, moment, przepraszam, bo wejdę w słowo tutaj, bo Unia Europejska krzywo patrzyła akurat na ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej. Padały tam niejednokrotnie słowa krytyki pod adresem Polski za budowę tego muru. I tak, i nie. Tak, to rzeczywiście krytykowali politycy, w tym politycy polscy, ale szef Forexu, czyli właśnie tej unijnej agendy dopilnowania granic, nas pochwalił. No niestety za to pochwalenie Polski, że właśnie wypełniamy prawo i dobrze strzeżemy granicy, został zwolniony. No, absurd jakiś, ale my to robiliśmy. Państwa Europy Południowej tego nie robią i teraz mają rzeczywiście realny problem, tylko żeby one chciały to robić, to można byłoby dyskutować o tym, jak rozwiązać ten problem, ale one dalej wpuszczają te osoby, dalej te statki kursują. No przecież dużo trudniej jest upilnować granicę leśną, tak jak jest u nas, a dużo łatwiej granicę morską upilnować, a to się nie dzieje. No dobrze, no ale na czym ma właściwie polegać ten mechanizm? Niemiecka prasa już pisała o tym, że w momencie, w którym dochodziłoby do relokacji imigrantów z kraju, dajmy na to z Niemiec do Polski, no to przecież i tak mamy Schengen, i tak mamy wolny przepływ ludzi pomiędzy krajami na terenie Unii Europejskiej. Jak to miałoby w praktyce wyglądać? Taki imigrant jest przywieziony do Polski i co? I nie wiem, trzymamy go pod kluczem tutaj, zakazujemy mu wyjazdu. W jaki sposób miałoby to funkcjonować w praktyce po prostu? Panie redaktorze, bardzo dobre pytanie, bo wiemy, jak to miałoby według urzędników wyglądać, że oni nam przysyłają początkowo 2000 i co roku te 2000 tych nielegalnych migrantów, a my mamy ich tu upilnować, bo jak ich nie upilnujemy, to płacimy karę za to, że oni uciekli z Polski, pojechali tam, gdzie chcieli. Tylko panie redaktorze, no dla mnie to jest po prostu coś niebywałego. No może rzeczywiście różne narody mają różną wrażliwość. No polski naród, ja i właściwie totalna większość społeczeństwa nie zgadza się na przymusowe relokacje. Bo może dlatego, że my już takie relokacje w naszej historii mieliśmy. No Stalin relokował Polaków na Sybir, a Hitler relokował Polaków do Niemiec na przymusowe roboty. No, no to no jakiś bardzo, absurd bardzo, jest. Bardzo mocne słowa, panie no, ale pośle, nie w tym mocne, momencie. No bo jak no, to są słowa adekwatne, panie redaktorze, bo proszę zobaczyć, oni nam siłą przywożą ludzi, to tak jakby siłą zawożono ludzi do obozów koncentracyjnych, bo tak to musi się odbywać. My musimy stworzyć obozy i ich tam na siłę trzymać, bo jak uciekną, to my płacimy karę. Nie no, zgadzamy pośle, się na odbieranie przepraszam. Ludziom godności. Panie pośle, przepraszam, ale muszę tutaj trochę zaprotestować, ponieważ no, wywóz ludzi czy do obozu koncentracyjnego, czy na Sybir, po pierwsze odbywał się w skandalicznych warunkach, był pod karabinem, ci ludzie jechali często na śmierć. No, mówimy jednak chyba o zupełnie innych sprawach. No nie, no nie. Jedni jechali do Niemiec do pracy i rzeczywiście ciężko pracowali przez 4 lata,
rzeczywiście część z nich umierała. Na Sybir oni też nie jechali umierać, oni tam mieli zagospodarować Sybir. Naprawdę nie ma zgody na to, żeby przymusowo ludzi jak zwierzęta z kraju do kraju wozić i je tam przetrzymywać. No, dziwię się, że lewica, znaczy, prawdę mówiąc, lewicy się nie dziwię, no bo lewica, czyli komuniści, trzymali 5% swojego społeczeństwa w gułagach, w obozach pracy. Może oni tutaj nie, no może w Polsce na pewno nie będą musieli pracować, ale oni zostali sprowadzeni, ci migranci, do tego, żeby zapełnić miejsca pracy w Niemczech, we Francji, w tych krajach, które mają niedobór miejsc pracy. Okazuje się, że te osoby nie chcą pracować, no więc trzeba je rozdysponować. Nie patrzy się w ogóle na prawdziwych uchodźców, na te tysiące, miliony Ukraińców, tylko właśnie patrzy, to jest rasizm. No. Ukraińcy się nie liczą, liczą się tylko ci migranci z Afryki. No dobrze, ale nie rozumiem. Panie pośle, ale to może, tak już jeżeli chodzi o sam ten mechanizm, to skoro to ma działać w taki sposób, że praktycznie nie będzie działało, czy ci imigranci i tak będą uciekali, no bo nie jesteśmy w stanie upilnować przecież, no nie wiem, czy mamy przy każdym imigrancie postawić policjanta, czy pozamykać ich na klucz, no nie jesteśmy w stanie tego upilnować w systemie, w którym żyjemy, w rzeczywistości, w której żyjemy, to może w takim razie odpuścić, może w takim razie zgodzić się na ten system relokacji i powiedzieć tak, dobrze, weźmiemy, przyjmiemy tych imigrantów i patrzeć, jak to się nie sprawdza. Nawet jeżeli byśmy zgodzili się na to, że poniewieramy ludzi, traktujemy ich jak zwierzęta, to i tak tamten mechanizm mówi tak, jak oni uciekną, to wy i tak płacicie karę, bo ich nie upilnowaliście. No, jak inaczej to można nazwać, jak nie jakieś obozy, no. Bo i odbieranie podstawowej godności, wolności człowieka. Stacja RMF FM podała tymczasem, że, no właśnie, to jest ciekawe, że Polska będzie zwolniona z obowiązku relokacji, czy też spłacenia kar, ze względu na to, że przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy. No ale okazuje się jednak, że Polska będzie mogła jedynie wnioskować o to, żeby została zwolniona. Czyli jak to wygląda? To znaczy tak, bo pan wspominał właśnie też o uchodźcach z Ukrainy. My przyjęliśmy, jak sprawdziłem, około 7-7,5 miliona uchodźców z Ukrainy, którzy no, przekroczyli granicę Polski. Zostało u nas około miliona do 1,5 miliona uchodźców. I co? I Unia Europejska jakoś nie za bardzo chciała nam pomóc, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, czy też o opiekę nad uchodźcami w Polsce. Natomiast co, po tym my jeszcze mamy prosić, tak, Unię Europejską, żeby nie dostać kolejnego transportu imigrantów, tak? Tak to ma wyglądać? Tak to wygląda w tej chwili, bo właśnie jest dalej okłamywanie polskiego społeczeństwa na dwóch poziomach. Po pierwsze, za chwileczkę nawiążę do referendum, ale po pierwsze mówi się, że nie będziemy musieli, ale jest jasno napisane, że my będziemy musieli się zgodzić. Czyli znowu będzie jakaś łaska. My po tym, co zrobiono z Polską, z polskim społeczeństwem przy KPO, kiedy my wypełnialiśmy kolejne te warunki, które były stawiane, które nie powinny być stawiane, nie wierzymy, po prostu zwyczajnie nie wierzymy takim ładnym, okrągłym słówkom. To są relacje międzypaństwowe, to są relacje Polski z Komisją Europejską, z Unią Europejską i Unia Europejska nie zachowuje się uczciwie w stosunku do Polski. Dlaczego mielibyśmy w tej chwili przed wyborami wierzyć w to, że oni dotrzymają słowa? I wracam do referendum tego dotyczącego migracji. To referendum jest kluczowe, jest bardzo ważne z wielu powodów. Po pierwsze, ono jest ważne, bo jeżeli ono będzie wiążące, a żeby było wiążące, to mamy gigantyczny 50-procentowy próg. Ale zakładam, że to referendum będzie ważne, bo mam nadzieję, że ono będzie przy wyborach, to referendum będzie wiązało wszystkie kolejne rządy. Bo ja wierzę w te deklaracje, bo one zostały już sprawdzone, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej rządziło, no to nie zgodzi się na to. Ale no, przecież wybory są wyborami, Polacy mają prawo wybrać. I teraz może się zdarzyć tak, jak to już mieliśmy w naszej historii. No przecież w 2014 roku pani Kopacz, nasz premier, uzgodniła
z Grupą Wyszehradzką, że cała grupa, Europa Środkowa, nie zgadza się na przyjmowanie migrantów. Później złamała to słowo, oszukała naszych koalicjantów właśnie w tym, aby zablokować wówczas tę migrację. I teraz, jeżeli by znowu Platforma, Lewica i Koalicja Polska doszli do władzy, to oni by znowu powiedzieli, no dobrze, nie zgadzamy się na dwa, ale 1500 to przyjmiemy. Bo oni, a jeżeli będzie to referendum, to to referendum będzie wiążące. I kolejna rzecz, dlaczego oni są w tak wielkiej panice? Bo jeżeli się okaże, że polskie społeczeństwo wypowie się przeciwko tej relokacji, to inne społeczeństwa również będą domagały się od swoich rządów takich referendów. I mieliśmy już taką sytuację, jak próbowano wmusić w Europejczyków konstytucję europejską. Najpierw społeczeństwo francuskie powiedziało, że nie, później społeczeństwo belgijskie powiedziało, że nie i odstąpiono od tego. Więc oni są w totalnej panice w tej chwili, że polskie społeczeństwo powie nie i ta wymiana kulturowa, przyjmowanie ludzi jako taniej siły roboczej upadnie i trzeba będzie zacząć szanować Europejczyków. No tak, spodziewam się, że pan jako przedstawiciel Kukiz 15 Demokracji Bezpośredniej będzie zwolennikiem przeprowadzania takiego referendum, ale panie pośle, ja znowu mam déjà vu, no bo tak naprawdę o referendum mówiło się już wcześniej przecież. Mówili państwo o referendum także w 2015-16 roku właśnie w sprawie przyjmowania uchodźców. Co się stało, że PiS nagle zmienił zdanie w tej sprawie, no bo przecież nie chciał rozpisania referendum, a teraz nagle chce. Znaczy, rozumiem te argumenty, które pan powiedział przed chwilą, tak? Ale czy jest jeszcze coś, jest jeszcze jakiś powód, dla którego Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie w tym momencie? No, może PiS dojrzewa do tego, że demokracja bezpośrednia jest bardzo kluczowa. No, może dotarło do nich to, o czym mówił Witos jeszcze przed wojną, że pomyślności i przyszłości Polski nie zapewni żaden, nawet największy geniusz, może to uczynić cały suwerenny, świadomy swych praw i obowiązków naród. I właśnie to jest to. No, przecież PiS zgodziło się na obniżenie progów referendalnych przy referendum lokalnym. Taką ustawę przygotowaliśmy, przeprocedowaliśmy przez Sejm. No, okazuje się, że w tej chwili Solidarna Polska blokuje tę ustawę, a PSL wstrzymuje się do głosu, PSL, Koalicja Polska, wstrzymuje się od głosu, pomimo tego, że mieli to zapisane w naszym porozumieniu, w obietnicach wyborczych. Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie byli świadomi swych praw i obowiązków, że Polska jest dla obywateli, a nie dla szefów partii, którzy zmieniają zdanie z prawa na lewo. No i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem był dzisiaj Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję.